piękne, barwne, kolorowe lata 90. Widzimy w filmie, gdzie diabeł nie może tam baby pośle. Z czym się panu kojarzą te lata tak najbardziej? Z latami mojego dzieciństwa, gdzie dla mnie te lata również były piękne, barwne i kolorowe. A wychowywałem się na podwórku w Głogowie, miałem mnóstwo rówieśników. Każdy z nich coś miał i tym się wszystkim dzieliliśmy. Marek miał komputer ZX Spectrum, a inny kolega miał piłkarzyki, do którego chodziliśmy. Ja miałem bilety do kina, ponieważ moja babcia pracowała w kinie objazdowym, takie darmowe, więc brałem moich kolegów i tak zaczęło się w ogóle oglądanie kina w kinie Jubilat. A oprócz tego jeden z kolegów miał wideo, do niego chodziliśmy na pierwsze filmy. W ten czas były to filmy zakazane. Ale było bardzo przyjemnie, miło spędzało się czas, tak razem się spędzało ten czas, co było fajne w takiej, można powiedzieć, komunie, bo to była komuna, ale też wszyscy sobie jakoś tak nawzajem pomagali, więc to było super, nie było telefonów, nie było nic, co mogło odbierać naszą uwagę od takiej czystej kreatywności.